Siemano, zapraszam w 90 lata. Nie zobaczysz już kurczę tego świata. Jak się zaczynało powiem wolności, pierwsze muzyczne mało latów zdolności. Polska tamtych czasów była siermiężna, była nijaka, była smutna. To była Warszawa, która o godzinie 22 kładła się spać. Zobaczyłem anons, że kino WZ bankrutuje i szukają nowego właściciela. Przyszli, powiedzieli, no tak, kino, panie, jakie tam kino, to będzie klub muzyczny. My tu będziemy kulturę robić, człowieku. Fugazi taki wybuch, eksplozja, wiesz, no takiej potrzeby po prostu. Fajny, koncertowy klub z klimatem dla wolnych ludzi, zrobiony przez wolnych ludzi. Tam grali wszyscy, nie? To nagle to ten klub tak się podnosi się metr nad ziemią, rozumiesz? Codziennie muzyka live, nie? Nie no, Fugazi to było wtedy centrum wszechświata. Ja tam stoję i mówię, kurde, ja jestem na pokładzie tego statku, rozumiesz? Pojawiły się tam narkotyki w tym klubie, pojawiły się jakieś sprawy jeszcze bardziej nie halo. W latach 90. rządziliśmy światem. Po prostu miasto było nasze. Całe miasto należało do nas. Fajne miejsce. Fajne.